Cześć, nazywam się Ewelina Pankowska i w serialu Kontrola wcielam się w postać Majki. Redakcja TVN-u przygotowała kilka pytań, na które właśnie będę odpowiadać. W dzieciństwie to, co pamiętam, to na pewno, że długo miałam plan zostać nauczycielką i akrobatką w cyrku. To były takie moje marzenia. Co jest moim największym sukcesem zawodowym, to trochę mam wrażenie, że takie dwie rzeczy. Jedna z bardziej ścieżki teatralnej, to był spektakl, który jako pierwszy był moim debiutem, to był spektakl Ewelina Płacze w TR Warszawa i był on dla mnie mega ważnym wydarzeniem, takim twórczo-artystycznie inspirującym, ale też takim no, wspaniałą zabawą, która gdzieś potoczyła się dużo dłużej niż się to wydawało na początku i podobnie właśnie jest z Kontrolą, która jest takim drugim moim sukcesem, tak czuję, ważnym, bo widzę tutaj duże podobieństwa i właściwie to, co mnie najbardziej cieszy i co właśnie uznaję za największe osiągnięcie, to że rzecz, która jest początkowo nie wiadomo jaka i o której się właśnie nie za dużo wie i nie ma się za dużych oczekiwań, okazuje się czymś ważnym i czymś, co ludzie odbierają bardzo pozytywnie i co staje się ważne nie tylko dla twórców, ale też dla tych, którzy to oglądają, więc myślę, że te dwie rzeczy to są takie najważniejsze w moim sercu. Kupiłam sobie okulary przeciwsłoneczne, bo statystowałam wtedy w jakimś serialu i zarobiłam 50 zł i to właśnie akurat wystarczyło na okulary. Ostatnio, jako że zrobiłam niedawno prawo jazdy, co jest dużym szokiem dla mnie samej, bo nigdy tego jakoś nie planowałam, ale w końcu się to wydarzyło. No i ostatnio właśnie pierwszy raz jechałam dosyć długą trasę, bo jechałam z Poświętnego do Warszawy, czyli ponad 100 km. No i zrobiłam to sama. W sensie mój partner był obok mnie, więc czuwał, ale no, cały czas ja byłam za półkiem, więc jest to dla mnie mega sukces. Pomyślałabym, fajnie Cię widzieć. Tak, to chyba bym to pomyślała. Jest dużo rzeczy, które mi sprawiają radość i w ogóle chyba to jest taki ważny obszar w moim życiu, że tak lubię skupiać się na tych rzeczach, które dają mi radość. Na przykład miniatury. To jest taka, zupełnie nie wiem dlaczego, ale tak mam, że jak widzę coś, co jest miniaturą czegoś większego, no to czuję wielką radość, dlatego bardzo lubię drzewa bonsai na przykład, albo w ogóle wszystko, każdy brelok, który jest miniaturką czegoś realnego, dużego, to mnie wprawia w radość. Albo na przykład patrzenie na chmury, też nie mam pojęcia dlaczego, ale bardzo to uwielbiam. I to mnie jakoś raduje, bardzo lubię pić kawę. No i a tak już w ogóle, tak najbardziej, no to lubię po prostu być w relacji z ludźmi, spędzać czas, jakby ludzie są dla mnie taką chyba najważniejszym obszarem rzeczywistości, dla mojej rzeczywistości i chyba też dlatego wybrałam ten zawód, no bo w nim właśnie zawsze robi się coś z ludźmi, więc tak. No to właśnie jest super trudne pytanie, jaki tytuł nosiłaby moja autobiografia i nie wiem, chyba w życiu nie pomyślałam o tym, żeby napisać autobiografię, więc nie wiem. Czuję, że każdy powinien spróbować pracy w gastro. Uważam, że to dużo uczy o życiu. Ten zawód ma bardzo dużo wyzwań, co mi się bardzo podoba i które ciągle wydają mi się ciekawe, dlatego lubię tę pracę. Jednym z takich najbardziej mnie fascynujących jest to, żeby... No bo to jest tak, że jak się coś gra, no to wiadomo, że to nie jest naprawdę, ale no nie do końca, no bo jednak te rzeczy się jakoś wydarzają i bardzo ciekawe jest dla mnie takie znalezienie balansu i umiejętność zaakceptowania tej ambiwalencji. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, ale podoba mi się to, że dzięki temu, że jak coś tworzymy i to się w jakimś sensie wydaje realne, ale pamiętamy, że to jest jakąś wyobraźnią, To trochę fajnie przełożyć później na życie, taką analogię, że w naszym życiu też czasami zbyt realnie postrzegamy pewne rzeczy i po prostu podoba mi się to, że ta ambiwalencja, której można, nie jest łatwo się odnaleźć, ale jak się to zrobi, to jest to bardzo piękne uczucie. Kurczę, właśnie to jest też bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy w ogóle chciałabym przejmować kontrolę nad czymś, w sensie...
Czy ja bym chciała przejąć kontrolę nad czymś? Nie, nie wiem, nie, nie wiem. Nie umiem na odpowiedzieć na to pytanie. Totalnie kieruję się i sercem, i rozumem. Serio, jestem zodiakalną wagą i to jest właśnie też przejaw tego, że zawsze lubię mieć pewnego rodzaju równowagę, więc ani nie umiałabym z jednego, ani z drugiego rezygnować. Myślę, że jedno i drugie ma do zaoferowania super rzeczy. Jak się z czegoś, jak się skupimy na jednym, no to zawsze coś tracimy, więc myślę, że jedno i drugie jest spoko. Czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki? Czasem tak, czasem nie. Zależy od tego, co nas tam spotkało. Czasami na pewno warto, ale no nie zawsze. Myślę, że moje pieniądze mam totalnie poza kontrolą. Nigdy nie wiem, ile mam na koncie. W ogóle się nie znam na tym, jak się inwestuje. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale na razie to myślę, że ten obszar jest w totalnym chaosie. Moje najlepsze wspomnienie z planu kontrola to bym musiała wymienić bardzo dużo chwil, bo tak się składa, że ten plan jest dla mnie tak niesamowicie super doświadczeniem i tak za każdym razem właściwie codziennie się dziwię, jak to jest świetnie, więc jest wiele chwil i bardzo mocno we mnie tkwi. Bardzo lubię sobie przypominać ten pierwszy dzień kontroli, czyli moment, kiedy nikt z nas jeszcze nie miał w ogóle pomysłu, że coś będzie z tego dalej, że to będzie jakaś dłuższa historia. I to chyba jest takie wspomnienie, które właśnie bardzo często do mnie wraca i które powoduje dużą radość i szczęście, że tak to się zaczęło i że to jest w ogóle możliwe, żeby takie rzeczy się działy. Na pewno bardzo lubię to, że wszyscy tworzymy ten świat i że przez to, że odbyliśmy właśnie od początku w tym projekcie, to jest tam dużo z naszej wyobraźni, z naszej wrażliwości i lubię to, że tak bardzo ufam też wszystkim, którzy pracują na tym planie i przy tym serialu, że począwszy od Nataszy, której bardzo ufam i która nawet jak czasami mamy duble i ja sobie myślę, nie, no to nie wyszło fajnie, a ona mówi, że fajnie, to jakoś tak bez żalu ufam, że ma rację. Ale podobnie jest też przy każdym innym pionie, że i ludzie, którzy tworzą scenografię, i Filip, który robi zdjęcia. I naprawdę to jest dla mnie ekstra, że możemy tak na sobie polegać. Za co lubię moją postać? Ja szczerze mówiąc, im dłużej gram Majkę, tym coraz bardziej ją jakoś kocham i jest mi bliższa. I bardzo cenię w niej to, że jest taka... że bardzo kieruje się sercem i że dużo jest w niej spontaniczności, naturalności, ale też to takiego chaosu, którego myślę, że trochę i zazdroszczę czasami i tego, że tak nie jakoś nie uwewnętrzniła takich dążeń, które są dziś bardzo częste w nas wszystkich, takich do tego, żeby być ambitnym, do tego, żeby robić jakieś rzeczy, które są ogólno pojętym sukcesem. Ona raczej skupia się w życiu właśnie na tym, żeby na ludziach wokół niej i na tym, żeby być po prostu szczęśliwym, na takich bardzo prostych rzeczach i bardzo, bardzo ją za to lubię. Tak, na pewno i myślę, że zmienia właściwie cały czas, że to jest jakiś proces, który się nie zakończył na szczęście i daje mi to bardzo dużo siły i jakiejś wiary w to, że możliwa jest praca w takiej przyjaźni, w takiej wspólnocie, w dobrej atmosferze, bez żadnej napinki, jakiejś niepotrzebnej, w takim zaufaniu do siebie nawzajem i byciu po prostu, wpłynięciu w takim flow tworzenia i bycia razem po prostu. Mówi o spotkaniu, o uczuciu między dwiema dziewczynami, ale oprócz tego mówi też o ich, o ważnych ludziach, które je spotykają, o przede wszystkim jest to też o przeprawie tego uczucia i o tym, jak ważna jest miłość w naszym życiu. Myślę, że tak, że chyba tak. Pewnie jeszcze o wielu innych rzeczach, ale ta przychodzi mi tak najbardziej,
teraz na świeżo do głowy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i serdecznie Was zapraszam do oglądania naszego serialu Kontrola już w grudniu w Playerze.